Witajcie kochani w kolejnym odcinku z Darkest Dungeon. Ostatnio troszkę gdzieś tam kasy wcięło, nie wiem gdzie. I teraz mamy również, zastanawiam się czy jeszcze, to jest short misja i pani Helion ma niestety złe skille. Także prawdopodobnie wrócimy sobie tu i kupimy Iron Słona, nie. Tego i Fidlica chyba. Bo ona może to właśnie dziabać z pierwszego i z drugiego miejsca. Tak zrobimy. Ale nie będziemy tego upgrade'ować. Także... to się może przydać. Chociaż... nie... chociaż nie, dobra. Niech to będzie tak, ona tutaj się może plus 20 damage, plus 5 akurasji i może się spiurować. To będzie fajne, z tego względu, że idziemy tutaj, gdzie będą pluć, rzygać i krwawić. Dobra, idziemy tak, nasz Trele Morele nowy, no i ta pani z dwójeczką, nie, chociaż ten miał iść, to przepraszam bardzo, to spadaj. I on nie ma nic niestety. Takiej rzeczy ma ogarnięte to. Tylko czy ma na pewno ogarnięte tak, jakbym chciał. To z drugiego miejsca. To z trzeciego. Że ja go widzę w ogóle na czwartym miejscu. Na czwartym albo na trzecim. Czy ty, mój miły, Morele Morele, masz strzelanie z ostatniego? To jest przedostatniego. Nie. Musi być tak jak jest. No przede wszystkim będzie leczył, nie? Bo gdyby ta poszła, to ta u mnie stała na czwartym miejscu, ponieważ ona ma dziabnięcie z ostatniego. To ma i to ma z ostatniego, także... jeszcze dart tego, poison darta. Także na przykład coś takiego można zrobić i ona na czwartym miejscu stoi. I jest mega, naprawdę. No dobra. Ale jako, że nie mamy, no to będzie tak. Będzie przede wszystkim miał leczyć. Nie wiem, czy faktycznie będzie miał szansę leczyć, bo to jest krótka misja. Także bierzemy sobie 12 tego, parę pochodni. Tu. Tu. Polego teraz nie biorę. Powinno wystarczyć. Tyle. Krótka misyjka. Powinno wszystko zadziałać. Tak mi się wydaje. Takie mam przeczucie. Tak powinno być. Corruption has soaked the soil, o masakra. 100% room battle. Zabraliśmy tu. Let us burn out this evil. Ona dużo tych dodaje wrażeń teraz. No, ale tu nie ma znaczenia tak naprawdę. To co się tam stało. Nie wiem kto tam. O. Executed with impunity. A powerful blow. Be gone, fiend. O, takie heszki. Press this advantage. Give them no quarter. O, ty możesz z trzeciego miejsca, tak? Dziabać tym. Możesz i będziesz tak robił. Dobra. Idziemy dalej. Jestem w ogóle jakąś kasę? Nie dostałem nic. Łe? Surprise! Surprise, surprise! Dobra, strzelajmy gdzieś na tyły. O! To jest dobra umiejętność jego, która się tutaj przydaje. Sprojektrujować, ale... na całą dalszą tą będę miał negatywnego. Tego dziewczynę. On bliduje. Confidence surges as the enemy crumbles. Teraz mógłbym z tego. O, zrobić tak, ale gdyby wszystko trafiło. Rejtujcie! Teraz, jako że możesz tylko tym atakować, to atakuj tym. Za jedynkę. No ma zbroję na trójce także.
że wiecie o co chodzi. No i luz. A trifling victory, but a victory nonetheless. Mapka. Finding the stuff is only the first test. Mamy pierwszy ten. Pierwszą łopatę do użycia tutaj. Ale nie szkodzi, po to wziąłem łopatę. Chyba jedną tylko wziąłem. Niedobrze. Nature herself, a victim to the spreading corruption. Zaraz. Bez flagę, nie mam klucza niestety. Ale zrezygnowałaś. Właśnie kto ma? 30, 20, 30 i 20, dobra. Jakoś damy radę. Tu jest jedna skrzynia ze skarbem. Pieniążki. Będziemy wracać tędy, więc dobrze, że mam więcej jedzenia. O kur! To jest najgorsza walka, jaka może być w ogóle. 73 na trafienie. Od 6 do 12. 73 też na trafienie. Mniejsze, ale przynajmniej blida bym zadał. A ty masz nieodporność na blida. Aj! No właśnie. To jest najgorsza walka ever. Critical. Jak to będzie się stakowało, to to będzie źle. Teraz zobaczymy. Na razie jeszcze nic tutaj nie pochopnie nie robię. Trochę tam. W razie W. Mam stana. Zastanawiam się, czy nie użyć. Dobra. Ty masz 4 obrażenia. Ty masz... użyć... Nie ty! Chciałem, bo tutaj byli uszkodzeni trochę. Dobrze, dożuj. No właśnie, to jest taka walka z nimi. To jest 70% szansy na trafienie. Dobra, udało się. Najmniej jeden. Dlatego właśnie nie lubię tych walk tutaj. Bo się dzieje tak, jak widzicie. Dodżuj. Przynajmniej trochę zdjęliśmy. Chyba mi się omsknęło mieszkanie. Wiesz co? Ty się polecz za 9. Zrezistował. Ty się polecz też. Podziabniesz tego, ale za mało. No! Jakaś masakra to była. Powiedzmy, ale mamy licy. No, tragedii nie ma. Ten miał użyć tego bandaża, no ale się poleczył potem, więc spoko. No właśnie tego się obawiałem. Że dopadnie nas głód. Walka będzie.
dżubiem, ale tego nie zdożywali. Kolejne lisy. Dobrze. I co, korzystałem z okazji. Może Heliona naprawimy. Tu, żeby nie miał szansy. Właśnie. A przynajmniej pochodnie mamy. Z jedną. Mamy antywenoma już, nie? Mamy. Plus. Ty będziesz odpowiadał teraz za pułapki. I to była dobra decyzja. Z mojej strony. Ten rabis to jest masakra jakaś. I co? Kto go popchnie? Może nie będzie... O właśnie, trafiał. Piękny dodge z waszej strony. Na breakthrough jakiś ładny. Piękny. Bliduj, ale nie za krótko blidujesz. Wiecie co, polećmy się. Może to była zła decyzja. No właśnie, wiedziałem, że to była bardzo zła decyzja. Death waits. For the slightest lapse in concentration. Wiemy, że krwawisz. Nic się nie... Kurde, miała zabić, żeby zredukować trochę stresu. Zero. No co jest grane z nim? This expedition at least promises success. Ani bandaże, ani tego antivenoma, nie szkodzi. I nie mamy tego. Łopaty. I ostatni głód. Te łopaty. Nie. Damn! Without tools of iron, you must rely on flesh and indefatigable purpose. Niedobrze się dzieje. Dobra, czyli tu jest walka. Ostatnia. Nie mam już... To nie lepszy. A to ma tego Rabiesa. Minus 10 damage'a. Nie. Masz plus 20 damage'a. Minus 10 akurasji. A to można zostawić w sumie. Znaleźć coś... Weźmiemy bo i tak tutaj. Zbieram te przedmioty wszystkie. Ale tak to. Mam nadzieję, że głód mi nie dopadnie, bo będzie słabo. To jeszcze dwie walki przed nami. Masakra. Masakra z tym stresem. A on ma jeszcze protection. Taki fajny ma ten. No, za trójkę, bo za trójkę, ale zawsze. OK.
ta ręka w buty ma. Mamy dwa. Szkoda, że... No, mapa teraz to sobie możecie. Dobra, nie ma głodu. Plus. Plus. Dobra. No, powiedzmy ten lód. No ja... Co ma największą szansę? To ma 85. To ma też 85. A to jeszcze bliduje. Ona miała to. Dobra, nieważne. Teraz już wiem. To ma największą szansę na trafienie. Dziwnym trafem. Aj, musiałem spróbować. Sorki. Nie. Dobrze. Nikaj. Co ja zrobiłem? No trójkę nacisnąłem. O, nie było tych. No. Udało się, co prawda, kurde, stresu trochę nabrali ludzie, no ale nie szkodzi w sumie. Trochę kasy poszło. To jest dobre. To jest też mega. To jest, powiedzmy. To jest bardzo złe. The Runs. Ale chyba... Chyba go zostawimy na razie, nie będziemy go brać. Nie szkodzi. Dobrze. I spoko. Mam naszą Holly. Zresztą by jednak trzeba by wysłać do tego. Nie chcę tego. Nie chcę portretów zużywać. No i tyle. No Trele Morele, coś tam ten. Ale jemu ten stres może zejść w sumie w przyszłości. Mam praktycznie wszystko. Chyba tutaj 20. Chociaż to jest najmniej potrzebne tak naprawdę teraz. Bardziej są potrzebne właśnie dokumenty. Dokumenty po prostu tutaj. Także bardzo by się to przydało. 37. To jest fajne, chociaż takie sobie, powiedzmy. Tego nie widziałem. Już 10 accuracy, 3 krytyka, minus 12 dodge'a i move resista. To by było dobre dla jakiejś tam właśnie westalki. Rang pierwszy. To jest właśnie dla tego, który stoi pierwszy, tylko że nie mógłby się przesuwać. On musi stać na pierwszym miejscu, ale fajne te przedmioty są. Nie, no tutaj raczej, jak mam coś robić, to tutaj zmniejszać koszty ich. Ale dobra, kochani, kolejna ekspedycja się udała i spoko, także być może pójdziemy potem właśnie tutaj, z tą dwójką, z Mardokiem i z Trele Morele na jakąś misyjkę kolejną. Nie wiem, czy gdzie i kiedy. Tu na medium. No może jest to pomysł. Albo wrócimy do naszej ekipy podstawowej i będziemy faktycznie już mogli gdzieś pójść na... Tu jest long na weteranie, oto nie. Chciałbym mieć przynajmniej czwarty poziom. I wszystko upgrade'nięte. Ale... To jest fajne. Gdzieś tam na tyłach też komuś dodać. No dobra. Póki co zostawiam to, tak jest. Także dzięki, kochani, za uwagę. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało.
Kasę mamy, w razie czego kasę mamy. Także być może kogoś upgrade'niemy na ten czwarty poziom, właśnie przynajmniej tutaj, żeby... Nie, ona nie może być czwartego poziomu. Bo ma drugi poziom. Więc ona ma na maksa wszystko. Ale myślę, że ona pójdzie sobie z nami, tak czy inaczej. Albo tam, albo pójdziemy znowu taką jakąś misyjkę. Właśnie te dwie. I tutaj. I pom jakąś taką fajną. Żeby no przede wszystkim tych wzmocnić, żeby mogli potem iść na tą śmieszną wiedźmę. Także dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się, pa pa.